Panie trenerze, plusik zapisujemy na pewno, że bez straty bramki ten ostatni sparing. Co jeszcze z pozytywnego po tym sparingu? No, moje zdanie, kontrolowaliśmy grę. Prawda, pierwsza połowa nie zrobiliśmy dużo sytuacji, ale trudno też grać z drużyną, to jest cała drużyna poza linią piłką, ale ogólnie kontrolowaliśmy dobrze, oni nie mieli jedna sytuacja tylko na koniec pierwsza połowa i my druga połowa chyba oni byli też zmęczeni, dlatego biegali za dużo pierwsza połowa z piłką i tak są mecze, kiedy prowadzisz i kontrolujesz cały mecz. No. Pozytywów, strzeliliśmy trzy bramki, zrobiliśmy przede wszystkim druga połowa duże sytuacje. Jeszcze raz to mamy inne piłkarze, to strzelają bramki albo mają sytuacje bramkowe. I moje zdanie to było bardzo, jestem zadowolony, jeśli chodzi o równowagę drużyny, balans, dlatego drużyna przeciwnika nie miał dużo w ataku. Chyba w pierwszej lidze będzie parę takich meczów, gdzie zespoły będą się bronić, będą właściwie czekać na to, żeby co zrobi przeciwnik, będą okopywać się w defensywie i będą jakby też, żeby nie stracić, a ze zdobyciem bramek będzie trudniej. Chyba dzisiaj też taki mecz trochę był, że rywal w ataku może niewiele stworzył, ale za to ciężko się przebić przez to, jak tak, defensywie. Tak. No, jak mówimy, nie? linia 5 na linia obrona 5, no, 5-2, 5-4-1 grali i było ciężko, nie? Chyba pierwsza połowa za wolno graliśmy, no i za dużo kontaktu z piłką i na takim meczu musisz grać szybciej. Ale druga połowa chyba była to lepsza. Ogólnie cały mecz kontrolowaliśmy i tak, jak pan mówi, jest trudno zdobyć sytuację, kiedy druga drużyna broni i oni bronili dobrze. Czy ten mecz odpowiedział w takim razie na parę pytań przed tym pierwszym meczem ligowym, czy jeszcze chwila na analizę będzie potrzebna? Nie. Teraz musimy analizować. Jutro mamy jeszcze jeden mecz i powoli, nie? Teraz dzisiaj skoncentrowaliśmy na dzisiejszy mecz, jutro na jutrzejszy i już od poniedziałek już na pierwszy mecz z tych dzikastych. Właśnie, to w jakiej kondycji można powiedzieć ogólnej jest zespół? Czy rzeczywiście fizycznie wygląda dobrze? No to podkreślamy cały czas ten tydzień przerwy tylko między sezonami, ale tak naprawdę to już trzeba być gotowym na te największe wyzwania od no, przyszłego piątku, dlatego w piątek się spotykamy, bo za tydzień w piątek już pierwszy mecz. No nie wiemy. Ja moje zdanie, jesteśmy na taki moment, jesteśmy dobrze, ale oficjalny mecz jest kompletnie inny, już będzie zaczynał liga i zobaczymy. Nie? Ja myślę, to dobrze organizowaliśmy presezon i ja jestem zadowolony, jak trenujemy, jak wygląda drużyna na dzień dzisiejszy. Możemy jeszcze? Pewnie. 45 minut zagrał dzisiaj Mikel Rygard i 45 minut Michał Trąbka. Który z nich jest bliżej wyjściowego składu w Tychach? Ewentualnie czy występ jednego albo drugiego przekonał któregoś z nich w pańskiej głowie do tego, żeby weszli? No dobrze jest, ci obydwaj mogą grać. Zobaczymy na następny tydzień. Mogą grać razem też. No i będziemy widzieć. Nie? No, Jesse, naprawdę nie wiem, to będzie grał pierwszy mecz. Czyli dobre to jest, mamy dużo możliwości i będziemy trenować jeszcze tydzień i będziemy też, już analizujemy przeciwnika i będziemy decydować, to będzie grał. Dużo możliwości z przodu daje też Stipe Juric. Dzisiaj bramka, dzisiaj asysta. To jest taki napastnik kompletny, który może cieszyć obecnością w zespole? Cieszy pana to, że ma takiego zawodnika? No, jestem bardzo zadowolony z Stipe Juric, a nie tylko Stipe Juric. Nie? Piotr Raciukowicz też moje zdanie dał na ten okres krok do przodu. Dobrze gra na pozycję napastnika, mamy Ricardinho, czyli mamy inne możliwości, ale jeśli chodzi o Stipe Juric, tak, jest piłkarz, to jest kompletny piłkarz, nie? Dlatego też na fasa defensywa dużo pomaga drużyna. Na każdy mecz ma jedna albo dwie sytuacje. Dzisiaj strzelił bramkę, jeszcze miał jedna bardzo klarowna sytuacja, pierwsza połowa i dał asysta, czyli jesteśmy zadowoleni z nim. Sytuację kreują też boczni obrońcy, którzy w pana taktyce są bardzo mocno ofensywnie usposobieni. To jest element dodany do tej gry ofensywnej?
Tak, oczywiście, nie. Bożny obrońców, pierwszy są obrońców, oczywiście, ale na grę pozycjonalne, na grę ofensywne są bardzo, bardzo ważne. Ostatnie pytanie o dwóch młodych zawodników, którzy pojawili się na ławce. Kucharski i Gmosiński. Oni dostali szansę pojawienia się w kadrze meczowej dla zachęty do jeszcze cięższych treningów. Czy pan upatruje w nich graczy pierwszego zespołu? Tak, jutro mają dużo możliwości do gry. I my jesteśmy drużyna, to mamy codzienny kontakt z drugą drużyną i drzwi jest otwarte i to na razie mamy jest Griszkiewicz i Wąkowicz, mamy Kuzma, Franka, Sehan, Bobek, Kot, ale też Tomek i Darek, no.